Powinna być ona złożona z naturalnych składników. Powinna być różnorodna. Jeśli dieta będzie różnorodna, dostarczy wszystkich składników, a dzięki temu zapewni prawidłowe funkcjonowanie zarówno organizmu kobiety, jak też rozwijającego się płodu. Powinny znaleźć się w diecie chude mięso, nabiał, ryby, rośliny strączkowe. Powinny się znaleźć oczywiście warzywa i owoce. Powinny znaleźć się też produkty pełnoziarniste. Nie powinnyśmy sięgać po białe pieczywo, po produkty wysoko przetworzone, które niestety nie sprzyjają zarówno mamie, jak też dziecku. Z diety pań na pewno powinny zniknąć słodycze. Bardzo zaburzają naszą dietę, dostarczając ogromnej ilości kalorii, które są pustymi kaloriami. Nie mamy tutaj żadnych wartości odżywczych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na regularność posiłków. Powinny panie zjadać 4 do 5 posiłków dziennie w regularnych odstępach, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Lekarze wskazują na potrzebę suplementacji, szczególnie kwasem foliowym, którą należy zacząć już w procesie starania się o dziecko, jak też kontynuować przez całą ciążę. Jeśli chodzi o pozostałe suplementy, również o tym, czy mają być zażywane, powinien decydować lekarz. Nie można brać suplementów na własną rękę ze względu na to, że można doprowadzić do zbytniego nagromadzenia się witamin czy też składników mineralnych w organizmie, które niestety mogą być szkodliwe dla organizmu mamy lub też rozwijającego się dziecka.